babcia powie jeszcze raz lama. Lama. Królowa Eteru dzisiaj z nami prosto z familiady. Kurczę, o, 19 minut będzie godzina 9. Aaron Szupa już za nami, przed nami David Guetta. Weekend no też blisko, już też się czuje. No, no i też wiadomości takie, słuchajcie. Urzędowe nawet bym powiedział. O, Piotr Kraśko. Pozdrawiamy serdecznie. Zmienia imię córki. No, 3,5 roku temu urodziła się Laura. Proszę bardzo, przyszła na świat. Witaliśmy, a teraz będzie Lara. Lara będzie. Ale co, dlaczego? Nawet pan Piotr tłumaczy teraz na łamach faktu. Jest wypowiedź, że wszyscy mówili do Laury, mówili Lara, łącznie z nią samą też mówiła o sobie Lara. Cały świat ją nazywał Lara, więc wy wyszli, bardzo nowoczesne podejście. Wytną U i będzie zamiast Laury, będzie Lara. No niby nowoczesne podejście, ale bardzo ryzykowne. Dlaczego? Ja mam nadzieję, że na przykład nasz szef nie zmieni sobie imienia na takie imię, jak mówią o nim, nazywają go wszyscy, prawda? Sprawdziłam. No. Nie ma takiego imienia na samochodzie. Najbliżej Hubert. Przez CH się pisze. Wstawaj, nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Ten Hubert. Hubert. Nomen omen. Hity na maksa.